Halo, halo, witam serdecznie w 19 już odcinku z serii Wuthering Waves. No w dzisiejszym materiale wypróbujemy kolejną grywalną bohaterkę, czyli tak zwaną Dungeon. Jest to wojowniczka i może kogoś interesują same umiejętności na wstępie, czyli to są zwyczajne ataki, takie oto combo. Możemy przytrzymać, żeby wykonać silny atak. No jeszcze pod E też jakiś dodatkowy cios. Ale patrzcie na to, z jednej strony tracimy zdrowie, ale ładuje nam się, nie wiem, pasek nad zdrowiem, więc możemy tak niby spamować bez przerwy tą umiejętność, ale możemy ją też później wykorzystać. Potem się wyhealować, ale to no pewnie zadaje jakieś mocniejsze obrażenia później, zająć życie. Więc w sumie mógłbym tak wypróbować, bez przerwy sobie spamujemy. Teraz postarajmy się uderzyć za pomocą... O, i teraz się wyleczyłem. Czyli możemy sobie te ataki jakkolwiek stakować, tak? No to w sumie ciekawa sprawa. Może się od razu przygotować do walki też jakimiś innymi, też uleczyć na przykład supportami. No to trochę bardziej ryzykowne podejście, można jednak mocno trzymać. I żeby się tą bohaterką uleczyć, to muszę mieć jednak połowę tego paska, tak? Ta, teraz nie mogę wykonać na przykład leczenia. Ale jak mam już połowę paska, to możemy. Tak jest. No to w sumie dosyć interesująca mechanika, zobaczymy. Myślę, że bohaterka ma całkiem spory potencjał, chociaż... No ten zestaw ataków nie jest jakiś spektakularny, jak w przypadkach innych bohaterów. No zobaczymy, jak się jeszcze ulti będzie prezentowało. To jest też ważna sprawa, na razie nie miałem okazji tego sprawdzić. Dobra, w każdym razie co my robimy? Będziemy po prostu szli na bardziej południowe tereny. Mamy jeszcze sporo do sprawdzenia. Niestety główne misje są obecnie zablokowane. Muszę wbić 21 poziom konta i dopiero wtedy. A na stan obecny mam poziom 17. Więc trochę to jeszcze zajmie niestety. Co my tu mamy? A to jakieś bardziej poboczne kwestie, nawet nie wiem czy warto wszystko rozwiązywać. O, proszę bardzo. Możemy deaktywować jakieś pojedyncze sople. I coś jeszcze? Może bym się nawet dostał do środka, kamany. Jak to boli? Nie ma na pewno opcji na podwójnym skoku, dałoby obradę. O tak. O, proszę bardzo, teraz mamy możliwość. No bo dobra, już nie będę tak wszystkiego rozwiązywał. Mamy niby jakąś zagadkę z soplami. Ale nie jest aż takie super ciekawe. Dobra, zobaczmy ulta. No całkiem niezłe hity. Tam za około 300 chyba bohaterka wywaliła. A nie mam jej jakoś super ulepszonej do tej pory. Potem na 26 poziomie jedynie tyle. No na razie mam bohaterów na mniejszych levelach, ponieważ wszystkich ulepszam w sumie. Co odcinek, jak mam jakiegoś nowego bohatera do sprawdzenia, to od razu wykorzystuję wszystkie swoje artefakty. Chcę się zapoznać, który będzie jednak najlepszy. No zazwyczaj są to bohaterowie pięciogwiazdkowi, więc przy takiej ekipie pozostaję. Upswing. No niby nowe tereny, ale przeciwnicy cały czas dosyć podobni. Wilki już były widoczne na wcześniejszych regionach. Some loon whiskers crisps would be great. No to w sumie nawet przed walką możemy się jakkolwiek
ustawić. Proszę bardzo, ładujemy sobie jakieś ataki. Ten cały stan. Tak bez przerwy nawet. I jakąś inną bohaterką się na przykład uleczę. O, jak to się robiło? Mocnym atakiem, dobra. Czyli leczymy się na wszystkich, a tu mam dalej wystakowane ataki najmocniejsze. To jest w sumie interesująca kwestia. Może się przygotować do jakiegoś bossa. No ale oczywiście na dłuższe walki nie będzie to aż takie super efektywne. Tylko na jakieś szybkie pojedynki. Na dłuższą metę raczej nas to nie wykeruje. To z kolei. Jakaś tarcza ze strony wrogów. No i w sumie walka po nic. Lepiej wybierać takich wrogów, co jest jednak jakieś wyzwanie wokoło. To można wtedy więcej zebrać, a nie tak za darmo. To się wtedy nie opłaca. W każdym razie, gdzie warto było się jeszcze dostać? Tędy może, track? Ale to jakoś o wiele wyżej na górę. Chwila, moment. To nie jest najlepsza perspektywa, mówiąc szczerze. Kurde. To może jednak jakoś z tej strony byłoby prościej? Bo taka wspinaczka jest jednak trochę ryzykowna. Wydaje mi się, że z tej strony będzie najlepiej. W poprzednim materiale mniej więcej te tereny sprawdzałem. Mieliśmy kilka jeszcze misji pobocznych. No a teraz sobie wszystko dokończymy. O, na przykład, proszę bardzo, jakaś łamigłówka. Z tym razem mają twórcy nam do zagwarantowania. To będzie dobre na początek. Jak to rozwiązać, kurde. A tu mamy jeszcze poczwórny nawet. W którym jej sobie się przydał. Wydaje mi się, że tędy. To z kolei potrójny jest jakiś. Dobra, okej, to chyba jesteśmy ustawieni. I pojedyncze. O, te łamigłówki są raczej dosyć proste. Zazwyczaj już za pierwszym podejściem wszystko ładnie wychodzi. No dobra, w takim razie cel główny mamy tam na wprost. Kolejny punkt kontrolny, który z pewnością mocno się przyda. Potem można łatwo zeskakiwać z wyższych lokacji. Jeżeli mielibyśmy jakieś misje poboczne, na przykład Star Challenge. Upswing. Da 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 da. Willy, let's race. Imitation. Upswing. Judgment. Willy's attack. I trzyma jeszcze z meteoru. No to już są całkiem niezłe obrażenia. Jakoś się tam wystakowałem. 600 nagle przywaliliśmy. W każdym razie dosyć charakterystyczna lokacja, mamy też jakieś zabudowy na wprost. No wydaje mi się, że w przyszłości mogłaby być rzeczywiście jakaś misja poboczna. Są jakiekolwiek namioty na przykład. O co tu chodzi?
jakieś dziwne, nie wiem, mechanizmy. Do tej pory nie było podobnych. Może się jeszcze w przyszłości dowiemy. Albo wrócimy w wolnej chwili. Witam. Kolej z wyrzutnią. No i przy okazji na mapie nawet mamy zaznaczony kolejny znacznik. O, proszę bardzo. Jest item wartościowy. A więc, co dalej? Warto było jeszcze zobaczyć. Jakieś trzy mamy misje poboczne? Co to jest? Nie wiem, dobra, podejdźmy. Może to jakaś w ogóle inna łamigłówka, co tam rozpoczęliśmy wcześniej, ale nie dokończyliśmy. Chyba na misjach pobocznych nie będę się aż tak bardzo skupiał. Myślę, że nie są one aż takie super wartościowe. Tam już byliśmy. Lokacja bardziej trująca, może pamiętacie z poprzedniego odcinka. Ciekawe, jak ją jeszcze skontrować, bo otrzymywaliśmy tam bez przerwy jakieś toksyczne obrażenia. Że chyba, jeżeli by się wszystko nastakowało, to byśmy od razu zginęli. Jeżeli dobrze rozumiem. Więc może jacyś bohaterowie konkretni byliby odporni, kto wie. W takim razie po raz kolejny zabawa w Tetrisa. Jak to wszystko rozwiązać? Ej, zaraz, zaraz. Na czym to w ogóle polega? No to wydaje mi się, że tak należałoby ustawić na samym wstępie. Nic innego raczej nie pasuje. Dalej z kolei. Taki na przykład. Myślę, że jakieś pojedyncze będą kropki potrzebne, ale no można było jeszcze inaczej rozwiązać. W takim razie tym razem walka na jakieś orangutany. To właśnie w poprzednim materiale udało mi się zabić ich króla. I teraz możemy go wezwać. Chociaż on nie jest jakiś ogromny, kogo ja w ogóle wezwałem. Ten król, z którym walczyliśmy wczoraj, był jednak o wiele większych rozmiarów. Some loon whiskers crisps would be great. No dobra, więc proszę bardzo, kolejne save pointy, tak jest. Myślę, że to jest jednak najlepszy pomysł, żeby się na nich skupiać. Jak potem będziemy otrzymywali jakieś zadania, misje, no to szybciej o wiele wszystko wyjdzie jednak. Tędy z kolei. A to nie widzę żadnego rozwiązania. Dobra, no już nie trzeba wszystkiego na 100% wykonywać. Aż taki szczegółowy raczej nie będę. Ta lokacja natomiast prezentuje się dosyć nietypowo. Mamy wejście do jakiejś bazy, bunkrów. O co może chodzić dokładnie?
Też nie widzę niczego kluczowego w okolicy. Nie, może byłaby jakaś misja poboczna. Kto wie. Tędy? Star Challenge. Gdzie ja się muszę dostać? Chyba o to chodzi. A pytanie, gdzie jest jeszcze trzeci? Jest jakiś znacznik gdziekolwiek tędy? Jak to jest? Dobra, już nie mam zielonego pojęcia. No cóż, to jest trochę mało widoczna lokacja, nie, cancel. Nawet te kropki nie były w ogóle widoczne, mówiąc szczerze. Dobra, chodźmy najlepiej dalej. Zazwyczaj w różnych tytułach, nie wiem, single player staram się wygrywać na 100%, ale... O, nie wiem, czy te łamigłówki są aż takie super najciekawsze, jednak się dosyć powtarzają. Aż taki ambitny nie jestem, mówiąc szczerze. Dummy funny? I choose you. Leave me alone! You're in for it now! Listen up, imitation! Guide my blade. Upswing! To z kolei jakieś zejście niżej, może za chwilę bym jeszcze się na tym skupił. W każdym razie, jeżeli chodzi o save'a, znajduje się on jednak... No, kilka pięter do góry. Zaraz jeszcze zaskoczymy, bo lokacja wygląda dosyć charakterystycznie. A tędy? Pobudka koleś? Nie wiem. Nie żyje dosłownie. Jakiś wilk opadł ze zmęczenia, może z tej trucizny. Bo jesteśmy na granicy dwóch różnych krain niebezpiecznych. No dobra, kolejny save. Ja w ogóle, że idę tędy jeszcze. Mieliśmy jakąś dziurę oraz dosyć charakterystyczne miejsca. Zobaczmy. Wayne Beach. Dałoby radę też w jakiś sposób skrytka odblokować, ale pytanie jak jeszcze? Nie widzę niczego charakterystycznego w okolicy. Może tam? Czy jeszcze coś mamy innego? Nie widać. Będę musiał jakkolwiek dorzucić. Jeszcze więcej będzie podobnych kości, tak jest. A trzecia kość? A, jest pilnowana przez przeciwników, dobra. No to sobie zabieram i co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Tak jest, proszę bardzo, jak się podchodzi. Profesjonalnie. Some loon whiskers crisps would be great. Eradicate. Guide my blade.
I później już tych kości nie możemy ze sobą zabrać. One są dosłownie przyklejone. No dobra, niech wam będzie. Tędy jeszcze jakieś wyzwanie na przeciwników? Jak jesteśmy w okolicy, to zobaczmy. Chyba nawet jakaś bardziej wartościowa szczelina będzie. Dummy funny? I choose you. You're in for it now. Czy ja na ulcie jakoś więcej biję z komety, czy jak to działa? A, tu jeszcze dałoby radę zejść, zaraz, to nie jest morze? Można się rzeczywiście przedostać do kolesia? Leave it to me. Imitation. Upswing. Judgment. Upswing. Upswing. Da 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 da. Dummy funny? I choose you. No, jeszcze nie miałem podobnego nawet golema, się okazuje. No dobra. To dziękuję. No jak się dalej warto przedostawać? Może z tej oto strony jednak już, teleportacja. Z tego co widzę, mamy też nieopodal jakieś szczeliny chyba, ale... No już widziałem podobne w sumie zjawiska wcześniej. Tak, to jest zbyt wysoki poziom. Potrzebuję 27 poziom Union. A obecnie mam 17, więc... No to jeszcze dłuższa droga przede mną. W takim razie to było na tyle. Chyba warto było jakoś z góry zaskoczyć na całkowicie nowe tereny, krainy. Zobaczmy, gdzie ja mam teraz iść. Tak patrząc na całą krainę, w zasadzie nie wyróżniają się te regiony niczym specjalnym. Może jeżeli w przyszłości twórcy by nowe krainy doładowali, to byłoby to jednak, byłaby większa różnorodność. No w Genshinie na przykład są różne krainy z innymi wątkami, jakieś nie wiem, pustynne, zimowe. Też takie zwyczajne, bardziej przyrodnicze. Natomiast w tej produkcji rzadko widać jednak coś bardziej różnorodnego. No ale jesteśmy oczywiście na patchu 1.0. No dopiero za jakiś czas trzeba będzie zrobić porównania. Genshin na samym początku też nie był aż taki różnorodny. Za którymś patchem tam wprowadzili na przykład jakąś zimową górę. A patrzcie na to, czy ta bohaterka bije pasywnie, czy jak to jest? Nie, ona nie bije, tak mi się wydawało, że pali przeciwników, ale nie, tak to nie działa. Tu kolejne wyzwania. Przeciwnicy ogniści, nie wiem, czy to będę efektywny w takim razie. To Encor. To wystarczy, czy jeszcze jest jakiś trzeci? Nie widzę już. Może jakoś na górze. O. Hmm.
This is a nice find. No i tak jest, kolejna część krainy odblokowana. Zobaczymy, jak się prezentuje pod względem wizualnym. A czy to już jest cała kraina widoczna w takim razie? Zaraz. Nie, jeszcze jest jeden punkt, okej. To jeszcze nam trochę zostało. Przy okazji jeszcze jakieś tornado, tak? Czy ja je w sumie już widziałem? Jakaś mgła, coś się rzeczywiście tam dzieje. Wydaje mi się, że raczej dostęp będzie wzbroniony. Pewnie też główna historia w przyszłości będzie do odblokowania i dopiero wtedy się dowiemy trochę więcej. Challenge. Są jakieś pułapki? Tak, czy jeżeli wskoczę, to będą kłopoty. I zgubiłem niektóre, że jak? No nie, no twórcy, nie mówcie mi, że ja muszę tak wszystko zbierać. Tu mnie ominęło. Teraz? Dobra, niech będzie. Ledwo co zdążyłem. Eradicate. No i robiłem postępy, 18 poziom postaci, jeszcze 3 muszę zdobyć i będę ustawiony do głównej historii. Z tego co czytałem właśnie, 21 poziom to będzie maksymalny, jeżeli chodzi o główne misje, nie trzeba będzie więcej wbijać. Już będzie chyba zakończenie kampanii na stan 1.0. Tędy z kolei jakieś większe wyzwanie, nawet legendarne. No, warto było zobaczyć. Szykuje się trudniejszy pojedynek. Nie, w sumie podoba mi się mój obecny team comp, muszę przyznać. Ta bohaterka jest bardziej agresywna. Właśnie może zadawać bez przerwy obrażenia, ale to ją kosztuje życie, może się wtedy jeszcze uleczyć niby. Ale reszta mojej ekipy też dobrze leczy, więc nie muszę się obawiać o śmierć. Całe szczęście. To jeszcze warto było zobaczyć. Track. Gdzie my to w ogóle mamy? Chyba tam na wprost. A to dostęp nie będzie aż taki prosty. Będę się musiał wdrapać jakkolwiek. Ha! Upswing!
leave me alone! Dummy funny, I choose you. You're in for it now. Bloom. Here we go again. Huh. Upswing. This is a nice find. Takich jeszcze z mutami w sumie nie widziałem. No to oczywiście bardzo proste walki, można ich bez przerwy stanować. To jest chyba jeszcze jakaś baza naszych, patrzcie na to, chociaż nie widać żadnej żywej duszy jakoś. Opuszczona baza. Ale cały czas dobrze zadbana. This is a nice find. I chyba mamy ostatni punkt. Chyba będzie cała mapa odblokowana już. Tak, to są całkiem niezłe postępy, czyli co nam jeszcze zostało? A nie, jeszcze jest na północy jakaś dodatkowa kwestia, ale do tej pory nie miałem opcji, żeby się dostać. Tam jakaś niewidzialna ściana była. Tędy natomiast co my mamy? A to jakieś wyzwania, trzeba będzie na bossy się pojedynkować różnorodne. Dobra, w takim razie w tym miejscu zakończę jednak dzisiejszy odcinek, zrobię niezłe postępy. Jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. No i sobie tyle, ja się z Wami żegnam, do jutra.